Cześć moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie o prawdziwym hicie i o artystce wykonującej ten prawdziwy hit. Mydełko Fa bowiem w latach 90. podbiło Polskę jak długa i szeroka. Wykonywane było na dodatek z mega popularnym aktorem Markiem Kondratem. I powiem wam, że jak przygotowywałam ten odcinek, to byłam w szoku, że nie tylko historia samego utworu Mydełko Fa jest niesamowicie ciekawa, ale również historia pani Marleny Drozdowskiej to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ta artystka przez wiele osób może być kojarzona właśnie z nurtem tej piosenki chodnikowej. Niektórzy będą mylnie to interpretować jako disco polo, a pani Marlena przez lata była artystką wysokiej kultury i na pewno co nieco kojarzycie, chociaż może nawet sami o tym nie wiecie. Jeśli chcecie się dowiedzieć, to koniecznie zostańcie ze mną, ja wam wszystko opowiem. Zapraszam więc serdecznie. Marlena Drozdowska z domu Wiśniewska urodziła się 15 lipca 1958 roku w Giżycku. I właściwie od samych narodzin jej historia jest ciekawa bardzo, ponieważ urodziła się w Giżycku, w którym przebywała później przez 2 dni, a później jeszcze raz odwiedziła to miasto z wycieczką. Poprosiła nawet, żeby ją tam pod ten szpital zawieźć. Jak więc to się stało, że pani Marlena tam się urodziła? Jej rodzice uwielbiali Mazury, bardzo często wyjeżdżali właśnie nad jeziora wypoczywać. No i lekarz powiedział, że mama pani Marleny może jechać, mimo że była na początku 8. miesiąca, nic nie zwiastowało, że pani Marlena zechce przyjść na świat w najbliższym tygodniu. Ale jednak pani Marlena zmieniła plany. Jej mama też musiała zmienić jezioro właśnie na Giżycki szpital. Jednak pani Marlena mówiła, że oprócz miłości do jezior w domu zaszczepiono w niej także właśnie miłość do muzyki, ponieważ bardzo dużo muzykowano, śpiewano i grano. W moim domu rodzinnym muzykowanie było od zawsze i dlatego powstało tu sporo moich piosenek. I pani Marlena zdecydowała się od razu kształcić w kierunku muzycznym. Jest absolwentką Wydziału Piosenkarskiego Średniej Szkoły Muzycznej w Warszawie. A jak to się stało, że później znalazła się na najsłynniejszej polskiej scenie swego czasu, czyli w Opolu? Podczas wakacji na Mazurach często śpiewała. Studenci ASP zaproponowali, by wystąpiła w Przeglądzie Piosenki Studenckiej. Był rok 1973, kiedy zadebiutowała na tym festiwalu w Krakowie i wygrała go. Kilka miesięcy później występowała już z grupą i czasem myloną z Zalibabkami. I to właśnie z tą grupą na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1974 roku wykonała piosenkę Radość o poranku, która stała się dużym hitem. No i myślę, że każdy z nas zna, jak dobrze wstać, skoro świt. I to jest paradoks, bo kolejny wielki hit pani Marleny uznawany będzie za reklamę, natomiast ta piosenka dzisiaj bardzo często wykorzystywana jest właśnie w reklamach. Natomiast pani Marlena dzisiaj pytana o to Opole mówi, że nie ukrywa, że wtedy naprawdę bardzo się denerwowała i tremowała. A potem wszystko poszło już jak po maśle. Najpierw był kabaret Janka Pietrzaka pod egidą. Następnie artystka występowała w Berlinie ze słynnym Gerd Michaelis Chor. I chociaż w Polsce wtedy nie było to zbyt znane, to jednak faktycznie pani Marlena przeżyła tam naprawdę wielką, gwiazdorską wręcz przygodę. Jak wspominała, miała swoją garderobianą, wielka orkiestra stała za nią i mówiła, że nawet pieniądze były fajne. Ten 8-osobowy zespół wraz z orkiestrą i garderobianymi pozwolił mi zobaczyć świat, którego w moim kraju jeszcze nie było. W tym samym okresie kończyłam szkołę muzyczną w Warszawie na Wydziale Piosenkarskim. Po ukończeniu szkoły zaczęłam na dobre podróżować po całej Europie. Niemcy, Austria, Szwajcaria czy Włochy. Ale jak sama wspominała, mimo wszystko najchętniej lubiła wracać do Warszawy. Tu był jej dom. Miałam chyba szczęście do ludzi, bo zawsze lądowałam w jakimś zakątku świata i każdy chciałby śpiewała i śpiewała. Przez wiele lat swoje życie dzieliłam na kilka domów, ale na pewno ten najważniejszy był zawsze na Nowolipkach, a potem w innym miejscu w centrum Warszawy. Potem sama założyła swój zespół i również z nim koncertowała. Zespół nosił nazwę Hotline. Do Polski wróciła natomiast w 1985 roku. Wydała wtedy swoją solową płytę, pierwszą, do której piosenki skomponował Andrzej Korzyński. Pochodzący z niej utwór Bajerada Plaż
stał się przebojem lata z radiem. Po dość długiej nieobecności w kraju zaczęła mu daną współpracę z kompozytorem Andrzejem Korzyńskim, tym samym, który stworzył Franka Kimono. Ten kompozytor, a jednocześnie fajny facet, okazał się motorem mojego powrotu na polską scenę muzyczną. W pewnym momencie wokalistka poznała także swojego męża, który grał z duetem pianistów Marek i Wacek. No i chodzi o Jana Drozdowskiego. I chociaż pani Marlena przez lata śpiewała ambitne piosenki na zachodzie, w Polsce niewiele osób o tym wiedziało. I fakt był taki, że jednak nikt tutaj nie traktował jej jako gwiazdę. Nie była mega rozpoznawalna. Wszystko zmieniło się na początku lat 90. Zmiana ustroju, nowe produkty, Polska odżywa. Wszyscy są w szoku, bo można kupić coś, czego wcześniej dostać nie można było, albo trzeba było mieć kartkę, albo stać w długiej kolejce. I między innymi mam tu na myśli właśnie magiczne mydełko Fa, osławione, takie pofalowane. Och, wtedy to się myślało, że to jest właśnie luksus, takim mydłem się namydlić i w wannę. Właśnie mniej więcej wtedy pani Marlena rozpoczęła pracę nad albumem, który powstał z aktorem Markiem Kondratem. Teksty pisał Marek Koterski. I ta płyta to był taki pomysł na pastisz, na to, żeby troszeczkę prześmiać to, co działo się wtedy w Polsce, żeby trochę z humorem do tego podejść. Miał być to zupełnie nowy nurt muzyczny i właściwie nikt nie wiedział, czy to jakoś tak się wgryzie w polską mentalność, czy to się ludziom spodoba, czy ludzie się może obrażą, czy nie. Generalnie był to taki, można powiedzieć, eksperyment. A że w 90-tych latach telewizja to była medium guru, można powiedzieć, i nawet reklamy zapadały nam w pamięci, to mydełko Fa miało reklamę, która rozpalała zmysły, bo w dużej mierze reklama bazowała na goliźnie i na tym, by pokazać panie, które namydlają się tu i ówdzie. I właśnie pan Andrzej wpadł na pomysł, żeby nagrać piosenkę o mydełku Fa. Muzykę do utworu nagrał jego syn Mikołaj Korzyński. Piosenka była nagrywana jako ostatnia, troszeczkę tak można powiedzieć na doczepkę do tego albumu. Nikt się nie spodziewał, że będzie to hit naprawdę. W tym czasie muzycy jednak mieli bardzo duży problem, bo zamarzyło im się, żeby wydać pierwszą w Polsce płytę CD, albo jedną z pierwszych. Szukali wtedy sponsora na tę płytę. No, nie było to łatwe przedsięwzięcie, ale ostatecznie się udało. Znaleźliśmy tego sponsora, ale niestety szybko poszedł z torbami, bo to wszystko poszło na lewo. Piosenka była na doczepkę, na koniec płyty, którą nagrywaliśmy wspólnie z Markiem. Teksty były śmieszne i czasem ostre, bo pisał Marek Koterski. Ale co to znaczy, że poszła bokiem ta płyta? Już Wam zdradzam. No oczywiście w latach 90. nie wiem, czy pamiętacie, ale bazary kwitły. Można było tam kupić tanio, dużo i dobrze. Więc wszyscy, że tak powiem, lgnęli do tych bazarów i taki Kowalski czy też Kowalska nie zdawali sobie sprawy, że kupując na bazarze omijają artystów, których tak lubią słuchać i przy których się tak świetnie bawią. Jeszcze nikt wtedy tak do końca nie znał się na tym prawie autorskim i generalnie nie było na to zbyt wielu paragrafów, że tak powiem, więc można było na potęgę kopiować płyty i te płyty czy kasety na bazarach sprzedawały się świetnie. Na ksero okładka, przegrana płyta czy kaseta, no i wszystko wiadomo. W tym przypadku natomiast pani Marlena szła sobie w Warszawie koło takiego bazarku i usłyszała siebie, swoją własną piosenkę, kilka dni przed oficjalną premierą płyty. Więc no, nie, mimo że na bazarze wszyscy pewnie byli zachwyceni, pani Marlena nie miała powodów do radości. Okazało się bowiem, że ktoś po prostu ze studia ukradł muzykę, przegrał już. I co z tego, że stał się to taki hit, jak muzycy, artyści nie mieli z tego właściwie nic. Bo oprócz tego, że sprzedano ponad 2 miliony takich kopii pirackich, szacuje się, bo wiecie, tak do końca to nie wiadomo. To jeszcze na dodatek, stacje radiowe nie chciały tego grać, bo twierdzono, że jest to właśnie reklama, kryptoreklama mydełka Fa. A na dodatek jeszcze ta cycolina na okładce. Zaraz Wam o niej jeszcze trochę opowiem, ale skupmy się jeszcze na tych pieniądzach, no bo wiecie, no jednak pasja pasją, miłość do pracy może być wielka, ale człowiek jednak chciałby mieć za co żyć, jak już coś robi, prawda? Niezależnie od tego, jak bardzo to kocha. Próbowałam osobiście dochodzić, co się z tym dzieje, ale to wszystko gdzieś rozchodziło się na boki. Pod palmę kokosową nawet na pół roku nie pojechałabym. Ale były koncerty. Trochę mi to umożliwiło powrót po długiej nieobecności na scenę. Dziś taki hit oznaczałby
wpisanie tego życiorysu gdzieś pod palmą kokosową w krainie ciepła i drinków cza-cza. Ale i tak uważam, że współpraca ze znakomitym aktorem, niezwykle uzdolnionym muzycznie Markiem Kondratem i reżyserem Markiem Koterskim, tym od dnia Świra i wspaniałymi Mikołajem i Andrzejem Korzyńskimi była samą przyjemnością. No ale czemu spośród tych wszystkich produktów wybrano właśnie to mydełko Fa? Po prostu bardzo fajnie zgrywało nam się z Szabada. To mydełko w tamtym czasie było cudowne, pachnące, wszyscy marzyli o tym mydle Fa. A nasze mydełko zrobiło niesamowitą furorę, ale żadna rozgłośnia ani radiowa nie chciała nas grać. I jako ciekawostkę wam zdradzę, że ten utwór również wykonywany był później przez Mariusza Czajkę i Pawła Wawrzyckiego. W Polsce był szał na mydełko Fa, ale nie wiem, czy nie większy był jeszcze w Stanach Zjednoczonych wśród Polonii, a jak sama pani Marlena przekonuje, głównie wśród górali. Utwór zagrał na antenie radiowej jeden z polskich redaktorów. Piosenka na tamtejszej liście przebojów była numerem jeden przez kilka tygodni. Jest coś w tej piosence, jakaś energia prawdziwa. Zaistniała tak naprawdę dzięki Polonii Amerykańskiej. Była niezwykle popularna w Chicago. Na tyle, że pół roku później ja praktycznie zamieszkałam w Chicago, bo było tyle koncertów, mówiła pani Marlena. A pani Marlena stała się z dnia na dzień naprawdę popularna. Widzicie, wykonywała niesamowite piosenki. Piękne, artystyczne i nic. A tu mydełko Fa, Szabada, i od razu stała się wielką gwiazdą, wszyscy ją kochali. No prawie wszyscy, oprócz tych panów, którzy widzieli tę cycolinę na okładce. Nie dość, że nie blondynka, to jeszcze na dodatek roznegliżowana brunetka, do pani Marleny raczej niepodobna. Wszystko przez tych piratów, bo oni chyba tak dobrali, no i tak ta cycolina już została. Więc dlatego mówię, że nie wszyscy panią Marlenę kochali, bo niektórzy byli zawiedzeni, bo oni tu przyszli na cycatą brunetę, a wychodzi sympatyczna blondynka. Jak się stoi na scenie, dalszej publiczności się nie widzi, ale pierwszy rząd można spokojnie wyłapać, a w tym pierwszym rzędzie siedzieli najczęściej starsi panowie, naszykowani. I nagle jakiś ruch, wchodzą, wychodzą, okazuje się, że oni przyszli zobaczyć cycolinę, a tutaj wyszła kobitka w jakiejś sukience zapięta pod szyję. Były reklamacje. Ale trzeba przyznać, że muzycy już po tym wszystkim stwierdzili, że może chociaż niemiecka firma Henkel, producent mydełka Fa, coś zapłaci. No, ja się w ogóle nie dziwię. No, ale okazało się, że mimo prowadzonych rozmów, niestety do żadnego kontraktu nie poszło i mydełko Fa miało faktycznie reklamę, ale zupełnie za free. I pani Marlena po tym sukcesie została nazywana prekursorką muzyki disco polo w Polsce, co prawdą nie jest, bo pani Marlena mówi, że absolutnie disco polo to co innego, a to była tak zwana muzyka chodnikowa. W 1994 roku nagrała kasetę Bananowy Raj, a do 2005 roku wydała jeszcze 4 albumy, a ostatni w 2007 roku, zawierający polskie kolędy. I przyznała, że po tym wielkim boomie na mydełko Fa, po tej pierwszej radości, jednak stało się tak, że musiała nieco powalczyć o to, żeby móc wykonywać również różne inne utwory, takie, które wcześniej wykonywała, by móc swoje recitale prezentować również publiczności. Choć, jak sama mówi do dzisiaj, warunkiem bardzo często jest właśnie wykonanie mydełka Fa. I do występów bardzo często zaprasza jakiegoś pana z publiczności, więc mówię, że może jest to gwóźdź programu też dlatego, że publiczność świetnie się bawi, bo zwykle jakiś pan musi wyjść i te kwestie Marka Kondrata, który oczywiście przecież nie jeździ z panią Marleną na koncerty, wykonać. Bywa tak, że podczas recitali, w czasie których śpiewam zupełnie inne w charakterze piosenki, organizator prosi: pani Marleno, bardzo panią proszę, żeby na końcu było jednak mydełko Fa. A co sama pani Marlena woli, jeśli chodzi o swoje największe hity? Czy być może tę klasyczną radość o poranku, czy to zwariowane mydełko Fa? Odpowiada, że trudno jej wybrać, bo w sumie ona ma dwa życiorysy. Mogłaby sobie podzielić życie na to sprzed mydełka Fa i to później, bo ludzie nawet często nie zdają sobie sprawy, że to jedna i ta sama osoba wykonywała te piosenki. Natomiast od dziecka aż do dziś pani Marlena na stałe mieszka w Warszawie. Jak sama mówi, kocha swój zawód, jednak najbardziej przeszkadza w nim brak stabilizacji. Bo często są takie momenty, kiedy niestety artysta, czy to aktor, czy to jak widać artysta sceniczny, musi poczekać na telefon, zainteresowanie. A to, jak wiadomo, i uwielbienie publiczności, i to zainteresowanie niekiedy na pstrym koniu jeździ i nie zawsze do nas podjeżdża. Ale jak sama mówi, jej wielkim sukcesem jest to, że do dzisiaj żyje z muzyki,
choć nie zawsze jest łatwo. Na pewno pandemia również pokrzyżowała jej sporo planów i sprawiła, że jej sytuacja materialna nie była najlepsza, bo jednak bardzo długo te koncerty nie odbywały się. Jeżeli chodzi o stabilizację, natomiast to te osiągnęła w życiu prywatnym. Jak sama mówię, jest też bardzo dumna z tego, że od lat ma wciąż tego samego męża, wciąż tę samą rodzinę. W tym roku wokalistka szykuje się do wydania autorskiej płyty nagranej wraz z Grażyną Orlińską. Więc warto przyjrzeć się tym płytom, które pani Marlena nagrała już po Mydełku Fa. Być może odkryjecie tę artystkę na nowo, a być może nie zdawaliście sobie w ogóle sprawy z tego, kto śpiewa Mydełko Fa, a może i Radość o poranku. Jestem ciekawa, która według was piosenka jest większym hitem. A i jakie macie zdanie na temat zarówno Mydełka Fa, jak i samej kariery pani Marleny. Z panią Marlenę serdecznie pozdrawiamy i czekamy z niecierpliwością na nowe wydania. Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tutaj w karcie macie inne odcinki, które już były na moim kanale, może ich nie widzieliście, o innych bardzo ciekawych wokalistkach, więc zapraszam was do oglądania, jeśli jeszcze nie chcecie się ze mną rozstawać. Pa, pa, trzymajcie się!